Komisja Śledcza Parlamentu Europejskiego dokładnie zbadała sprawę stosowania szpiegowskiego oprogramowania przez służby w Polsce i podjęła miażdżące wnioski. Europosłowie ustalili, że programy szpiegowskie były używane do inwigilacji opozycji i utrzymania rządu przy władzy. Senator Krzysztof Brejza, który sam padł ofiarą podsłuchów, zamierza wykorzystać ten raport do walki z władzą. Dochodzenie trwało aż 14 miesięcy i wyniki są niekorzystne dla Polski oraz kilku innych krajów. Parlament Europejski wezwał Polskę do przestrzegania unijnych przepisów i przywrócenia niezawisłości sędziowskiej. Raport ten będzie ważnym materiałem dowodowym w przyszłych procesach sądowych i może mieć wpływ na rozstrzygnięcia przed europejskimi trybunałami. Krzysztof Brejza ma już kilka spraw związanych z podsłuchiwaniem, które zamierza prowadzić przed Trybunałem. Komisja Śledcza PE zaleciła ujednolicenie przepisów dotyczących stosowania podsłuchów na poziomie Unii Europejskiej. Raport ten stanowi potwierdzenie nielegalnego wykorzystania programu Pegasus w Polsce i innych państwach UE.